Michael, z tej strony oczywiście Lukas Samonato. Dzisiaj oczywiście będziemy kontynuowali nasze dalsze przygody już z 5 rozdziałem. Myślałem, no, trzeba będzie, no, odwiedzić w sumie klasztor jeszcze, jeżeli chodzi o dwór Irdorat i tak. Patrzę tylko, gdzie jest. Nie, nie do Xardasa. Właśnie, chodźmy. Odwiedzimy klasztor i... To jest coś od dworze Irdorat. Witaj, Miltanie, coś nam ciekawego powiesz? To wiem, wszystkie to smoki. Naprawdę? A więc znowu za... Jeśli udało ci się tego... Kto? Ja? Naturalnie. No, wielu osób się że zabiłem smoki. No dobrze. Kto by inny to zrobił? Topiłem do Neorasa, to może jeszcze nam wytworzy 3 mikstury, bo mamy jeszcze 3. Zębaty ziele i może dzisiaj jeszcze, w dzisiejszym odcinku, może później zobaczymy. Może się doszedłeś do Rearkendaru. Po szybkie śledzie. Wszystkie smoki nie żyją. Wszystkie smoki zostały. To dobra wiadomość. Poszukiwacze nie zginęli wraz ze smokami. Zabicie smoków z pewno... Rozmawiałem ze smokami. Rozmawiałem. I czego się od nich... Mówiły o potędze swojego pana, który ma mieszkać w dworze. Niech Inos ma nas w swojej opiece. A więc czarna świątynia odzyskała dawną potęgę. Co za dwór Irdorat? Co to za dwór Irdorat? To wschodnia świątynia boga Beliara. W królestwie Myrtany były takie 4. Jakieś 40 lat temu północna i zachodnia świątynia zostały zniszczone. Mężni rycerze biorący udział w tym przedsięwzięciu, wtedy hordy nieprzyjaciela nie miały żadnych... Zniszczenie pozostałych 2 miejsc sekty wydawało się tylko kwestią czasu, ale gdy upadła 2 świątynia, pozostałe po prostu zniknęły. Zniknęły. Całe świątynie, tak? Nie drwij ze mnie! Sytuacja jest poważna. Najpierw trzeba go bowiem odnaleźć. Zrobię co w mo... No dobra. Co jest to z tą zaginą księgą Xardasa? Co się stało z tą zaginią? Spodziewałem się, że o nią zapytam. Księgę zamknięto magiczną pieczęcią. Zabrałem ją do naszych pracowni. Ten przeklęty... Mogę zobaczyć te... Naturalnie. Śmiem jednak wątpić, by powiodło ci się tam, gdzie zawiedli... Ale proszę! No dobra. Wiemy, no, jak otworzyć księgę. Ładnie, bo jeszcze bez jakiś... ukradniesz puchar i zaraz wszyscy będą się atakować. Lepiej nie ryzykować. Nie mam czasu na takie rzeczy. To chodźmy. Na pewno Neoras, niech mi te 3 mikstury wyprodukuje dla mnie. Ty jesteś Neoras chyba tutaj. Tutaj. Ej, tutaj. Ty! Wyglądasz na zmęczonego. Wygląda... Ech, to prawda, jestem kompletnie wycień. Co to nie być za mikstura? O jakiej miksturze? Recepturę kupiłem od obwoźnego kupca. Nie mam pewności co do efektu działania. Jakiś problem? W czym problem? Receptura mówi coś o smoku. Próbuję zastąpić, jeśli udałoby ci się... Zobacz, co da się zrobić. Zobacz. Spokojnie, tylko... Skąd ta pewność? Proszę, ona cię jaja smoka. Proszę, mam dla ciebie... Raczysz sobie. Jest prawdziwe. Skąd je ma? Wolałbym zachować to dla... Jak uważasz? Daj mi trochę mikstury, która będzie gotowa. Daj mi trochę, no właśnie. W porządku. Ale przyjdź później. Uważ dla mnie. Mikstura szybkości. Czy możesz... Oczywiście. Oto one. Świet. No właśnie. Oto. To mi później, no dobra. Oto on. Świet. No tylko 3 mieliśmy, ale dobra. To chodźmy. Ten talamon jakiś. A tutaj to tędy może. Tam tutaj coś jest. Garwik, to jest młot, święty młot. Witaj, Garwik. To co pomieszczenie? Co to za Tutaj przechowywane są... Jakie relikie? Tu spoczywa młot Inosa oraz... No, jakoś nie ciekawi mnie. No, może się obejdę, co dostanę teraz. To mało interesuje. No, na tę zresztą się już nie pogardzę. Zresztą to jest ta celność może trochę lepsza. To pewnie tu jest. Nie wolno ci iść. Pyrokar mówi, że mogę przestudiować. Tak mówi. W takim razie może... No i świetnie. Poszukajmy. Dwór Irdorat. No dobra. To gdzie mamy tą książeczkę? Dobra. Co się jest? Bendardo. A co wszystko jest? Księga się otworzyła.
W środku jest klucz i jakiś list. I strażników, to już podejrzewam jakich na bank, to będą, no, jakieś demony. O, święty, 1000 ekstra. Trzeba być czujny. Chyba na święty płyn wezmę. Czemu tak, nie wiem, czemu tyle many aż zżera, no ale dobra. To ognista pokrzywa. Zapisz. Coś mamy pod... No... Pod ręką. Ło! Ło! Dwa na jeden czar. No, jeśli nie mamy dużo many, to możemy tego dwa razy na raz użyć. Czemu ta muzyka tak... To się taka cichsza. To trochę mi tej many odnowi. Wykorzystam już to, będę miał to z... no... Nie się martwić już tym... maśliną. O, jakby nie gody skądś mam, ciekawe skąd. Pewnie gdzieś się natknę na nie. A, mniejsza o to. No, mogą już tutaj... No, mam dużo tych mikstur na manę. Nie na klasztoru, tylko patrzymy, gdzie jeszcze są dalej szkieletki. Gdyby tej many więcej, no ale na razie nie chcę marnować. Chcę do 90, 89 punktów coś dobić może. No, maksymum chcę użyć. No, wolę dobić do jakiegoś momentu punktami. Gdzieś jeszcze szkielety jesteście. Całkiem podoba niszczyć was za pomocą tych czarów. Całkiem czar jest dobry nawet. Coś jeszcze? Czy mieczy? No, zupełnie manem. Nie, piątkę, pędzenie zła. To czysto, ale prawdziwy labirynt to. Daleko ten szkielet był, ale zginął. Zupełnie stosu manę, to będę miał. O, kolega Mac. Dobra, to mam z głowy. Wyleczmy się jeszcze. No dobra, miał coś? Niczego tu nie znajdę. No, oczywiście nic nie ma. O, to tutaj coś jest do otwarcia. Co to? Dobra, jakoś mi się ma dźwięki mało podobają, ale na bank to dźwięki demonów są. No to ładnie, tak sobie, że tak trochę połowa tego, co... Że tak, no, z 5000 ileś, no i... Będzie level 40. O, to werdyne szkielety. Dobra, lecz się. Ja sobie zapiszę. Za szóstkę zobaczymy, co mamy w tym pomieszczeniu. Piątkę. Okej, demony. Niewiele oberwał. Widzę księcia demonów. O Boże. Idziesz bliżej, no chodź tu bliżej. Nie będę cię strzelał. Jak wolisz. Już mu się życia zregenerowały? Trochę, no trochę zjadłem życia. Nieźle. Ło, szybko. Bezi. Miecz. A nie, on nie może wejść. O ty gnoju. A jego nie mogę zaatakować. Nie możesz wejść, to jest ciebie strzelał z kuszy.
cwaniaczku. Twoje zrobisz, nie możecie wejść. Dawaj. Bez, no kurczę. Nie. Dawaj, strzelaj. Próbuj na nią trafić. Dobra, obera trochę. Czy książę demonów widzi? O pierdol. No, się wkurzyły. Dobra, mam oznacza księcia demonów przynajmniej. No i niewiele zajmuje życie oczywiście. Przydałoby się coś, nie wiem. Co ja myślę, co tu można by jeszcze? Mam jakiś zwój, na przykład czar Armię Ciemności może, albo obudzenie golema. Ło! Tylko wyleczmy się. Przygląda się, że nie tak, że nie może wejść, jeszcze może będzie. Dobrze, zdaje im coś. Ma wlas tam. No nie rozwalili go jeszcze. Dobra. Do głowy z głowy jednego, ale tam coś ciągle jeszcze jeden jest. Dobra, oberwał. Mogę zastrzelić, ale na księcia demonów sobie załatwimy sam na sam. I pan już ciągle rusza. Chodź tu bliżej. Trzeba powiedzieć trochę bliżej, będzie mi łatwiej celować może nawet. Dobra. Nieźle oberwał jeszcze trochę. Pięknie. Dość tą ósemkę jeszcze raz. Lepiej czwóreczkę, bo tutaj ciemno jest. I... Nie ma czego problemu. Nic nie będzie z golema. Dobra, już chyba wszystko. Nie. No, przeskoczyli się jeszcze. Wyleczmy tym. Dobrze, mamy z głowy już. To sobie wyleczenie, dobra. To jest coś ciekawe w tej książce. Aha, prawo wyspy. Która mi tak mimo interesuje. Jakaś mikstura. Runa. Zakurzona księga i mapa włoska sobie Irdora. Zobaczmy to. Nie. Czy to są te rzeczy? To Valiusa. Zobaczmy tą mapę. Tu, 1000 ekspa. A więc tam jest twoja kryjówka. Cholernie daleko. Chyba będę potrzebować statku. No księga, zobaczmy. Aha. Podłych paladynów. Instrukcje w jakimś almanachu. Ale już trochę punktów będzie kolejny poziom. W jakim almanachu? Czyli tutaj. Poziom kolejny jeszcze. Aha. No i mam wody święconej. No dobra. Czyli te łzy są z jakiejś łzy Inosa. Trzeba by je wykorzystać jakoś. Podobno spędziłeś sporo czasu w... Wiem, gdzie kryje się nieprzyjaciel. Wiem już, gdzie kryje. Zatem musimy czym prędzej... A co Diego sądzi? Co z Gornem? Podobno... I nie zapomnij o Lesterze. Gdybyś nie... Ja też mam pewną rolę do odegrania w tej sprawie. Witamy na pokładzie. Witamy na... Spotykamy się na przy... W porządku. Wyglądać kapitana statku. Porozmawiaj z Jorgenem. Gdyby on nie mógł ci pomóc, musisz popytać w mieście. Na twoim miejscu porozmawiałbym o tym z Lee albo... No dobra, to idź Milton. No fajnie, poziom 40.
O, jesteś Jorgen. Poczekaj chwilę. Jak cię dowiedzieć w klasztorze? Ja tu chyba głupio się czuję pomiędzy... Ale z dwojga złego... Mówi się, że będzie kapitan na swoim statku. Ej, chyba mnie nie nabierasz, co? Strasznie się z tego powodu zezłość. Najpierw muszę odpracować swój... Aha. Może uda mi się uprekratonowy jednak, żeby jednak puścił go. To ja wezmę. Może potem te łzy i nosa? Albo mam pomysł. Może pyrokroje tutaj potem powiedzmy. Wiem, że taka mikstura istnieje. Jeśli nie będzie chciał wierzyć. Potem nie uwierzy jeszcze i będzie. Ciągle to samo. Będzie naprawdę nieźle. Proszę, on będzie tak swoje dalej. To musi otworzyć księgę Xardasa. Udało mi się otworzyć księgę. Co takiego? Jak tego dokona... Pewnie miałem szczęście, to wszystko. Pewnie miałem szczęście, to... Nie opowiadaj bzdur! Jakie... Nawet ja nie byłem w stanie złamać tej przeklętej pieczęci. Daje mi dużo do... W każdym razie, jako że to ty otworzyłeś księgę, pozwolę ci ją stąd zabrać. Wiem, gdzie szukać dworu Irdorad. Wiem już, gdzie świątynia leży na wyspie. To wspaniale! Pamiętaj tylko, że do... Skąd wezmę odpo... Twoja załoga musi składać się z ludzi, którym możesz bezgranicznie zaufać. Porozmawiaj ze swoimi przyjaciółmi i przyda ci się też jakiś mag. Musisz poszukać... Powiedz mi o łzach i nosa. Opowiedz mi. Łzy i nosa to tylko stara ba... No, mam tę miksturę. Znalazłem tę... To niemożliwe! Coś nie tak? Jeśli... Śmiem wątpić. Nie przerywaj mi! Jeśli to są prawdziwe łzy i nosa, dostaliśmy do ręki niezwykle potężną broń. Cóżeś mówiąc broń? Jak to... Legenda głosi, że dzięki łzom zdawali się niewrażliwi na zmę... najwspanialszych czynów. Rozumiem. Ale łzy i nosa... Inni ludzie, nawet paladyni w służbie naszego pana, zginęliby w okrutnych... Więc czym są te łzy i nosa? Więc czym są... Gdy Inos zrozumiał, że w obronie swojego dzieła przyjdzie mu stoczyć walkę z własnym bratem, bardzo się zasmucił. Zaczął łkać. Przejdźmy do rzeczy. Ludzie, którzy znaleźli jego łzy i skosztowali ich, zyskali nadnaturalną siłę i jasność umysłu. Byli to więc pierwsi członkowie Bractwa Ognia. Łzy dały im siłę, odwagę i mądrość. Jorgen doświadczył żeglarza. Jorgen. Obawiam się, jest teraz członkiem naszego bractwa. Jorgen musi najpierw odprawić. Jak długo to może... Ten człowiek w ciągu jednego dnia pochłonął jadło, które zwykłemu nowicjuszowi starczyłoby na... Nie puszczę go, póki... Czekać 3 miesiące? Chyba żartujesz. Zrobić, jeśli nie chcesz go zwolnić. Czekać? W rzeczy sam doszły mnie słuchy. Mieszkańcy miasta widują w nocy dziwne światło. Jakbyśmy i bez tego nie mieli do... Potem będzie... No dobra, już załatwiłem to. Sprawa Wierzyks... I co się tam działo? Jeśli nadal zależy ci na... Niech Inos... I dzięki. Myślę, że je przekimać i może się pomodlimy do posągu Inosa. Zabierzemy Jorgena i spróbujemy zrobić ten teleport. Trzymam się od tego z daleka. Z tą runą, którą wykorzystaliśmy, z potem tej runy. Tylko trzeba by... Wiem, co u Xardasa w sumie jest. Stół, no... Runiczny do robienia run. Trzeba by tam się będzie udać. Chyba, że mógłbym gdzieś indziej jeszcze się dostać. A co to za klucz? Może do biblioteki? Świetnie. Więc weźmy wykorzystanie ten stół runiczny, bo widziałem, że mam wodę święconą. Teleportacyjną tajemnica biblioteki. I fajnie. No dobra, to zobaczmy tą runę. Teleportacja. 9. Zobaczmy. Pancerz paladyna. Zaraz go założę na pewno. Nieźle złota, jakieś mikstury. Widzę, że jest wyjście nawet. Pancerz rycerza mamy, to jest pancerz paladyna. O, no nareszcie coś porządnego. Halo odporności, ładne. To jest wyjście. A, to tak wygląda sprawa. Wrócimy się, dokonujemy ten konsekracji, żeby nasz miecz ulepszyć z pomocą Wessinosa.
No ale nieźle, teraz to możemy już być bardziej pewni, no. Że tak łatwo nie zginiemy. Nawet smocze zębacze już nam wiele nie zrobią. Jak 200 obrażeń, to z tylko 20 obrażeń, czyli tyle co wargi i się stwory wcześniej. Konsekracja miecza, złom za minusa. Ufań, jeszcze exp. Może się złożył ofiarę, zręczność, no dobra, niech ci będzie inosie. No, zamieniamy, więc miecz na pewno gniew i nosa. Nieźle, najlepszy chyba. No i świetnie, to jesteśmy porządnie przygotowani. No to... Dobra, co teraz? Pomyślmy. Zobaczmy... O, właśnie, z Jorgenem pogadajmy. Zająłem się twoim długiem. Zająłem się... Naprawdę? Nie chcesz. W sumie to prawda. A co z twoją ofertą? Zostań kapitanem mojego statku. Zostań kapitanem mojego... 2000 ekspasz. Zaszczycony, ale czy ty w ogóle... Myślę, że... Dobrze. Zobacz. Tak jest. No i fajnie. Tuż kapitana mamy. Patrzmy może na Orasa, jak tam mikstura. Jak tam z jego miksturą. Czy już zrobił tą miksturę z tym smoczym jajem, które mu przyniosłem. Tak, gdzieś jestem no bardziej wykokszony na Orasie. Witaj. Hej, ty! Musiał ciebie uczyć. Zdrazy. Nie, zrobię to. Ej, co jest? Nie mogę tej opcji, nie ma? Cię, nie ma opcji, żebym mógł, no. No, przecież w sumie powinien skończyć, no bez przesady, żeby jeszcze nie skończył do tej pory. No zresztą, nie wiem. No, weźmy. No, Jorgen idzie. Dobra, się przebiegnę, może. Zobaczę, czy jest droga czy w miarę czysta. Jak nie, to ją oczyszczę. Żeby droga była bezpieczna. 40 level nawet, czyli prawie 600. No, poszukiwać, no to trzeba drogę oczyścić. Orkowie jeszcze. Co ty mi chcesz, orku, zrobić? Wąt od maga ognia. Chwała i no. Pokaż mi swoje towary. Mhm, nie wiem, masz. Ładne towary nawet. Węgiel, czarną perłę też masz. Mi jest niepotrzebne w sumie. Przemiany, ale mi są jeszcze nic niepotrzebne. Patrz, tu jest z tymi mocnymi czarami. Co to było? Było przywołanie demona? O, jest przywołanie. To weźmy, to się może przydać. Ale to fala, to weźmy całą. Co by tu jeszcze? A to weźmy też te czary, takie mocniejsze, weźmy. No leczenie też nie pogardzę. No, miksturkami tym bardziej. Taki na razie teraz więcej, kilka mogę wziąć. Mogę to sprzedać, już słabsze jest. No, trochę sporo kasy. Niechaj. Wydałem, no ale dobra, przynajmniej Izgard też żyje. Fajnie, mikstura. Jeszcze jeden ork jest. Co ty chciałeś zrobić, orkuś? No, starsi orkowie mają, zdają obrażeń już. Nie daj wojego, już mam tylko te hersz tu sobie wyżej. Ale kurczę, skąd coś tylko... Tych orków po prostu pojawiło się na max teraz. Ale zrobiło się niebezpiecznie. Lepiej Jorgenowi dopiero drogę oczyścić. Zobaczmy tutaj całą, no... Orlana. Jak mi teraz... A nie. No, bełtów. No to weźmy, bo wykorzystuję teraz już. I to jest prawda. Mhm, takie masz rzeczy, no dobra. To tylko plotki. Nie wiem, się o interesy, idę tu do korni zobaczyć. Czy podobno też są orkowie, bo niby na koło farmy, o, no, Lobarta. Trzeba będzie tam wejść, tam przypuść. No, oczywiście. Chcecie się bić, to proszę bardzo. Sami jesteście? To ciekawe. Gdzie jeszcze jesteś? O, ranny hersz poraniony mocno. Bierzmy jego pierścienie. Jeszcze coś było? Pewnie na moście.
Dobra. Próbujmy dojść do miasta. Zobaczmy, może u innych handlarzy coś ciekawego od Uzurisa. No, kolejny ork. To zginiesz. Czym ja tak kuję? Krok-Gnar! Pan mówić, że ty teraz pan... My, o, ty orki gadać. Dowódce! My zgyń... Tak? Nieźle. Jak się to obecnie zaszło, no to ona była naprawdę nawet. Nie, nic już bym... Nie, nie, no. Jeszcze mnie opęta i będzie zajebiście po prostu. Wpadły! Nie, nie udało ci się. To jest na trzy ciosy aż pada. Prawda szybko. No, Hersz trochę już to nazbierało. Trzeba je odnaleźć. Tego właściwego, no i co, dowodzi wszystkimi orkami. No, wiecie panowie. Chodźcie, kieruję krok do Zurisa, sprzedawcy mikstur. Pokaż mi swoje towary, jak się zmieniły. Uu. Mikstur sporo, dwie mikstury szybkości. Mocy, o, fajnie, ja to wezmę. I to też. Kurczę, już zostało niewiele gotówki. Pasy, amulety. Amulet mocy. Świecenia. No, zostało już niewiele tej gotówki teraz. No, jest sprzedając orkowe bronie. Jak Hedelem widam, to już pierwsze pierścienie, to coś mi da. No, z którym narzędzia od razu używam. Nie wiem, czy już manę używać. Czy warto więcej pakować w manę. Teraz każdy już o tym mówi. Tyle mam życia teraz? 612, no no, sporo, sporo. Zuri, Sasaczy, Konstantina, coś ciekawego? O, i Ignas. Albo coś z Watrasem pogadamy. No, odwiedzmy jeszcze Watrasa. Dzięki za pomysł mawiania Okainosa. Dzięki ci za... Zachowaj podzięki... Mam nadzieję... Wiem, że trzeba się nieprzyjaciel. Wiem, gdzie... Zatem nie trać... Chcesz mi towarzyszyć? Długo się nad tym zastanawiałem. Jestem zaszczycony twoją propozycją. Jestem Śpiesz się. Słuchajcie, moi drodzy. Nie wiem, kiedy powrócę. Niech... A... No... Nie musimy się wołać smoków. Nie musi... Wiedziałem, że wrócę. Tak, wiem. Zatem wyposaż się odpowiednio i przyjdź do mnie. No dobra, to idź już na statek w Atrasie. A wszyscy już idą. W Atrasie nie odchodź. No pewnie tak. Konstantino, witaj. Jakie rzeczy to możesz mnie nauczyć? Znam kilka. Takie podstawowe, okej. A towary jakie masz? Moskomozgiastu, weź mu. To wiem, że daje many, gdzieś już widziałem. Czy chyba używam nawet. Masz szaf królewski, masz sympatę ziele, kurczę. Smoczy korzeń, o. Kurczę, szkoda, że tak mało gotówki ja mam. W sumie chyba miałem trochę z której strony. Ja pierdolę. Bez i weź stąd wyłaś. Ja pierdolę. Toś mnie zrył na maksa. 129 siły. Toś mnie bez jej zrył jak nic. Mówiłem, że mam Hastron Stallman. Więc może wykujemy dla Haradonie, czy 11 oszuło. Odłóż broń! Ja sobie używam trochę. Przydajcie trochę mieczy wykuć. Ale co to było bez jej? Utknąłeś u Konstantino. Nieźle, no po prostu. Trzeba wykupić trochę gotówki, znowu mamy mało. Może Hagen nam coś zapłaci za te pierścienie, nie wiem. Może jakoś nas nagrodzi, to powiem, no w sumie to nie jest łatwo przebić się na takich orków. Odłóż broń! Tak, tak, odkładam już. Nie wiem, taki nerwowy mistrzu. Dobra. Na tej zbroi nieźle wyglądam, naprawdę. Wszędzie płytówki praktycznie, tylko zniknął. Dobra, już wszystkie, cała stal poszła, dobra. Atakujemy. Jesteśmy pracowitym paladynem. Powinniśmy dostać w sumie ponad 2500.
te wszystkie miecze. Żeby tylko mi się nie wykuł zwykły miecz. Nie uczyłem się w sumie więcej, na razie tyle mi wystarczy. Nauki, no, lepsze miecze to w domu, bo też był większy zysk, ale... Czy sens jest? Nie wiem, sam zresztą. Dobra, wezwikuj jeszcze. Pewnie by twoje ostatnie może wykucie, no, miecza w życiu. Może to będzie ostatni raz już twoje kucie miecza. Ale zresztą zobaczymy jeszcze. Może żeby trochę tej gotówki mieć, bo bez tego trochę ciężko jest, bez złota. A to ciężko nawet jest zdobyć, nie, z złoto. Nawet sakiewki opróżniłem, to tak już, no, wydało się, dobra. Mistrzu, ci sprzedać moje bronie. Właśnie. Dobra. O, no, czyli 3000, no dobra, trochę złota mamy. Co teraz chciałem? Do Hagena, nie, do Ignaza jeszcze, chodźmy. Zobaczmy, co u Ignaza słychać. Też warto by zobaczyć, w sumie też... Nie, szkoda, że do niego jeszcze na trzecim rozdziale. Na pewno miał coś fajnego, a ja pewnie to przegapiłem. Powiedz mi już tu cel chemii. Co chcesz? Esencja many i mistrza szybkości. Szybkości nie chcę. Pokaż mi swoje towary. Masz trochę rzeczy nawet. Ło, 12 już mikstur. Ło, ciebie. Mhm, list gończy. Aha, to ja tutaj ja mu sprzedałem. To ile kosztuje? 200 sztuk aż. Aktualnie, co to możemy sprzedać? To zostawmy sobie lepiej. Mamy coś na sprzedaż, co nie będzie nam potrzebne. A słuchajcie, możemy poprzedniemu zbroję sprzedać, czyli... Pancerz rycerza nawet. A to już nie będzie potrzebna ta zbroja raczej. To zostawmy. Bagienne ziele. I dokupmy kilka mikstur sobie. Też nie za dużo. Myślę, czy dalej jeszcze pakować w manę punkty. Chcę już używać to wszystkie, no fajnie by było znaleźć kogoś, kto będzie mógł coś nauczyć. No i też w kości, tu wiem, gdzieś jest Lares w pobliżu, więc... Nie mogę się zajmować wszystkim. Bym sobie już jego zaprosił na pokład. Chyba Gerber, to było coś, wygląda podobnie bardzo. Laresie... Hej, ty! Ma ochotę na opuszczenie wyspy? Może najbardziej. Dowiedziałem się, gdzie ukrywa się przywód. Zamierzam się go poznać. Brzmi świetnie. Nie chciałbyś się nauczyć, jak... Nie wiesz. Wiedziałem, mogę na tobie polegać. Wiedziałem. Wszyscy spotkamy... Człowiek, czy... No, idź już. Kto? Mario? Witaj, Cardiff. Brakuje mi jeszcze paru marynarzy. Brakuje mi... Marne czasy nastały, przyjacielu. W całym... Ale dobry kapitan nie powinien mieć wielkich problemów z zebra... Gdzie mogę znaleźć? Pytasz nieodpowiednią osobę. Idź do starego Jacka. Aha. Kim ty się, Mario? Słyszałem, że szukasz załogi na statek. I co z tego? Tak. Wpisz mnie na li... A czemu ja? O co więc mnie prosi? A o cóż mogę prosić? Pomóż mi stąd uciec. No dobra, przydałbyś mi się. Przydałbyś mi. Świetnie! Nie znam cię w sumie, Mario, ale dobra. Zaproszę cię oczywiście. Tutaj Brahim. Dobre mapy to pod... Mhm. Doliny Świętych Kapliczek, bardzo starą, perła. No zobaczmy tą bardzo starą. Wiedziałem, że... Co to jest? Cóż, ta stara... Znam takich jak ty. A czego nie strząść dla siebie? Jestem już stary i czasy, kiedy wypuszczałem się na dalekie wędrówki. Zostawiam to mu. Skąd się wziął ten dokument? Skąd masz? Znalazłem ją w stercie staroci. Sprzedawca musiał... Co za dokument? Wygląda na to... A ty wygląd... No dobra, dobra. Ej, chcesz ty. Pogać, Garvel? No, nic ciekawego, nie powiesz mi. Gdzie by tu się jeszcze udać? Przydał się, że do Lorda Hagena pójść. Albo iść tutaj do... Konstantina zaraz te szczawiu królewskiego wykupić. Albo może mi obuń powróżysz. Czy możesz dla mnie powróżyć? Czy może... Tak. Ile? Dla ciebie. Ło, trochę chcesz, no ale dobra.
Opowiedz mi o przy... Dobrze, syn. Jestem gotów. Ciemność przenika ziemię. Zło... Król przegra wojnę z ork... Ty powrócisz. O! To chyba... To wszy... Ale fajnie, 1000... No, mieszankę tytoniu. Mam. Miodowy. Daj mi 500 expo, fajnie. Cóż za cudo... Jak przygotow... Zmieszałem tytoń z... Dobrze się sprawiłeś. A zatem nabij. Dzięki ci, synu szczo... No fajnie. No, kończę, w tym odcinku się zakończę. Mam nadzieję, że miał się podobał. Będziecie kiedyś oczywiście na kolejny. Dzięki wam za uwagę i trzymajcie się następnym razem. Hej.